Zosiu, może zamieszkamy razem? To wspaniały pomysł, tylko jedno mnie martwi. Gdzie będziemy mieszkać? Może u mamy? Albo w akademiku. Czekaj, mam pomysł. To był naprawdę dobry pomysł. Drodzy studenci, to już nasze piąte spotkanie z ekonomią na bank. W dzisiejszym spotkaniu opowiem Państwu o kredytach hipotecznych. Walet, mama czy król? Każdy z nas chciałby kupić mieszkanie za gotówkę, natomiast nie każdy z nas dysponuje aż taką kwotą, żeby zrealizować swoje marzenie od zaraz. Aby móc się ubiegać o kredyt hipoteczny, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Najważniejsza jest nieruchomość, na której bank zabezpieczy się po uruchomieniu kredytu. Kolejna sprawa, ubiegając się o kredyt hipoteczny, musimy pamiętać, że bank oceni naszą zdolność kredytową. Jeśli nie posiadasz zdolności kredytowej, możesz poprosić bliskie Tobie osoby, aby współuczestniczyły w kredycie. Zawsze jest możliwość skorzystania z dowolnej opcji spłat kredytu. To od Ciebie zależy, czy kredyt będziesz spłacał w ratach równych, tak zwanych annuitetowych, czy w ratach malejących, czyli ratach kapitałowych. PKO Bank Polski zaakceptuje różne źródła dochodu, począwszy od umowy o pracę, przez umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia czy kontrakty terminowe. Aby rozpocząć proces ubiegania się o kredyt hipoteczny, wystarczy udać się do naszego jednego z oddziałów po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z doradców. Na tym spotkaniu będzie na Państwa czekał dedykowany doradca tylko i wyłącznie do obsługi kredytów hipotecznych. Doradca przeprowadzi nas przez cały proces wnioskowania o kredyt hipoteczny od momentu złożenia wniosku kredytowego aż do momentu wypłaty kredytu, tak by na żadnym z etapów nie napotkać na trudności. Bank wyliczy, ile jest w stanie nam pożyczyć, określając tak zwany wskaźnik LTV. Wskaźnik LTV wyraża się w stosunku procentowym kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Standardowo jest on ustalany na poziomie 80-90%. Co to oznacza dla Ciebie, drogi studencie? A mianowicie oznacza to, iż przed uruchomieniem kwoty kredytu przez bank będziesz musiał zainwestować swoje środki własne w wysokości od 10 do 20%. Bardzo ważne jest również oprocentowanie kredytu, które składa się z dwóch czynników. Jest to marża oraz WIBOR. Marża w całym okresie trwania kredytu mieszkaniowego jest ustalana na stałym poziomie. Ruchomym czynnikiem jest WIBOR. Drodzy studenci, szczególnie zachęcam Was do przeczytania wszystkich artykułów dotyczących kredytów hipotecznych. Zachęcam do odsłuchania audycji radiowej. Mocno trzymam kciuki podczas rozwiązywania quizu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.